Pan Baśka do mnie? No co tam, Basiu, do mnie dzwonisz z samego rana? Co tam się stało, kochana? Na jaki ty pomysł spadłaś? Co? Baśka, ty chcesz na dyskotekę jechać? Co ty gadasz w ogóle? Baśka, ty? Ja pierdzielę, co dupa cię swędzi. Chciałaś potańczyć. Ja nie wiem, Baśka, ty ostatnio jakaś taka jesteś zmieniona. Słuchaj, sałaty już nie żesz. Hamburgera widziałam ostatnio, żeś zażarła. No, teraz dyskoteka, słuchaj, no ja nie wiem. Jakaś ty się robisz taka bardziej, wiesz, luksusowa. Żeby jechać na dyskotekę, to ja muszę przynajmniej miesiąc wcześniej wiedzieć, żebym ja mogła starego przekabacić, wiesz, że muszę być miła, że tam będę robić jakieś obiadki, kolacyjki, cyryki, pidziłki, nie? Jakieś takie szmery, bajery, słuchaj, ja nie mogę tak od razu, słuchaj, a zresztą ja muszę wiedzieć przynajmniej 2 tygodnie wcześniej, żebym ja przestała jeść węglowodany, przecież ja muszę spłaszczyć brzuch, przecież ja nie mogę z takim brzuchem, przecież dziewczyno, ja wiecznie chodzę w bluzach, w dresach, w adidasach, a ty mi każesz na dyskotekę, to ja muszę nową sukienkę kupić, przecież niby mam 355 sukienek, ale słuchaj, to jest za mało, no nowy wypad, z tobą jeszcze, no to ja się muszę odpierdzielić, słuchaj. Jak szczur na otwarcie kanału. Ja nie mogę tak po prostu w stare sukience iść na dyskotekę. Wiesz, jak ja wyglądam? Ja jakieś suche, jakieś takie pomarszczone te bluzy, ja wiecznie w tych adidasach. Ja nawet nie wiem, czy ja mam szpilki. No Baśka, jak ty chcesz iść na dyskotekę, to my musimy sobie po pierwsze zrobić laminację brwi, dłuższe rzęsy, jakieś dłuższe paznokcie, wiesz. Ja mam taką zapyziałą bluzę, tutaj mi się roluje, tam mi się roluje, słuchaj. Pantalony mam na dupie, na prawie wyglądają jak męskie bokserki. Ja to muszę się przygotować, dziewczyno, to nie jest takie wszystko łatwe. Przecież jak ja tam bym weszła na tą dyskotekę w tych swoich zapyziałych trampkach i w tych swoich ciuchach, to on by do mnie powiedział, ten ochroniarz, remiza 50 km od miasta. On by mnie od razu na remizę wysłał. Przecież jak ja wyglądam, już ja nie wyglądam jak na dyskotekę. Ja jestem takim antygwałtem w tym momencie. A ty mi o dyskotece? Dziewczyno, ty mów mi wcześniej takie rzeczy, że ty chcesz ze mną iść na dyskotekę. Dziewczyno, spontanicznie to ja się mogę z tobą napić wina. Ja nie wiem, czy mnie w ogóle stary puści. Słuchaj, najwyżej zrobimy tak, że ja ci napiszę SMS-a, zadzwoń do mnie i zacznij płakać. Ja cię wezmę na głośnik, ty będziesz, wiesz, lamentować. Ojejku, mama, musisz ze mną przyjechać na weekend. Strasznie się czuję. Dzisiaj mam w ogóle kiepski dzień i ja on to będzie słyszał. Ja powiem, Basiu, no przecież nie zostawię w takiej sytuacji. Wtedy wezmę te ciuchy, już sobie wcześniej do ciebie przyniosę i wtedy wyskoczymy. Ale nie tak spontanicznie, wiesz, że ty mi mówisz teraz i ja już będę zaraz lecieć na tą dyskotekę. Ja nie wiem, w ogóle nie wiem, czy ja powinnam iść. No chociaż mnie przekona jednym argumentem, no. Naprawdę? Pójdziemy po dyskotece na kebaba? Ty to wiesz, jak mnie przekonać. Wiesz co, pieprzę ten chudy brzuch. Lecimy po jakąś luźniejszą sekieckę, kupimy jakieś szpilndę. I słuchaj, i lecimy, słuchaj, na rewiry. Iż czuję, słuchaj, ten klimat, jak ta para na mnie leci. Będę gwiazda w górze si. Pierwszym... A mnie grałem disco polo. A. No dobra, słuchaj, zapomniałam, że ja ostatni raz na dyskotece byłam w remizie. No dobra, słuchaj, to coś wymyślimy. No, ale fajny pomysł, wiesz co? Widzę, że się zaczynasz rozwidziać, Basiu. No to pa! Panie, teraz to ja sobie będę musiała jakąś laminację brwi zrobić, jakieś nowe rzęsy, jakąś czerwoną sobie szminkę kupić, dłuższe paznokcie, no cokolwiek, bo przecież jak ten ochroniarz na mnie popatrzy z tej dyskoteki, to powie, a pani to skąd przyjechała? Ze Strzebrzeszyna pod Giewontem, bo tutaj takich nie wpuszczamy, no i ja wtedy co ja bym zrobiła? Cegłę bym spaliła i co, bym poszła dom budować? No nie wiem, no po prostu ja muszę się ogarnąć. I kuzycznie roztrzepana, nieuczesana. Jak ja będę wyglądać? Jak te lafiryny tam takie w szpilkach przyjdą, chude laf, ojku. Ja muszę się wyszykować.